Dzień dobry Państwu, Eliza Michalik, Onet Opinie. Klaudia Jachira, posłanka Klubu Koalicji Obywatelskiej, jest dziś z Państwem i ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Pani każde swoje wystąpienie zajmowe zaczyna od szeregowy pośle Kaczyński? Ponieważ chciałabym, aby moi wyborcy i wszyscy zgromadzeni też na sali sejmowej pamiętali, kto odpowiada za całe zło, które dzieje się od 5 lat w Polsce, w naszym kraju, które też po części sprawiło, że nie potrafiłam już siedzieć cicho i zaczęłam zajmować głos publicznie, tak? Wyrażać swoje zdanie, swoje opinie. Ale nie były premierze, tylko szeregowy pośle Kaczyński. Chcę go pani wkurzyć. Absolutnie, no po prostu stwierdzam fakt. No, szeregowy poseł Kaczyński nie zajmuje żadnej funkcji w polskim parlamencie, nie jest ani przewodniczącym klubu, ani nie jest marszałkiem Sejmu, jest po prostu szeregowym posłem w obowiązkach niczym się nie różniącym ode mnie, od moich kolegów, a poza wszelkimi ustawami, w tym ustawą zasadniczą, decyduje o sprawach naszego państwa. Tak, tak jak na przykład zdecydował z drugim szeregowym posłem o tym, że 10 maja nie było wyborów. Szeregowy poseł Jarosław Kaczyński po filmie Onetu, mam tu przed sobą najświeższe wiadomości, Onetu zapowiada zaostrzenie prawa o ochronie zwierząt. Janusz Szwertner zrobił taki film o tym, w jak tragicznych warunkach przetrzymywane są zwierzęta na farmach futerkowych. No i Jarosław Kaczyński właśnie po tym filmie Onetu zaprezentował projekt ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Przewiduje ona zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczanie uboju rytualnego, zwiększanie kompetencji organizacji pozarządowych i częstsze kontrole schronisk. No to pani jest znienawidzona przez lobby myśliwskiej, grożą pani procesem. Zaraz o tym porozmawiamy. Czyli chyba poprze pani Jarosława Kaczyńskiego w tym wypadku. Wiem, że to jest zupełnie nowa inicjatywa. To też dopiero właśnie dzisiaj, teraz jak przed jechałam. Programem, tak, przed tak, programem się to się też dowiedziałyśmy. Więc ja jestem członkinią zespołu parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt i już od wielu, jakby już za każdym razem, jak jest ten zespół, to podkreślamy, że bardzo byśmy chcieli zakazu właśnie zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych i te rzeczy są bardzo mi bliskie. Natomiast oby to, co teraz pani przeczytała, było prawdą i głęboko na to liczę, jak najbardziej jestem za. Natomiast nauczona doświadczeniem, dopóki nie przeczytam tej ustawy, nie zobaczę, czy na pewno tam nie ma żadnych kruczków i to, czy to na pewno o to chodzi, no to dopiero wtedy jakby podejmę decyzję. Czyli PiS trzeba sprawdzać na każdym kroku? Nie można ufać? Niestety moje doświadczenie teraz niespełna roczne z pracy w Sejmie i z pracy w komisji nie daje możliwości do zaufania. Procedowanie ustaw w ciągu jednego dnia, 3 czytania, nagminne omijanie regulaminu Sejmu, niemerytoryczne odzywki posłów PiS-u do nas w trakcie prac sejmowych, takie jakie totalnie odzywki? Adpersonalne. Posła Kalety, zawsze mam problem, jak rozmawiam z kobietą politykiem, czy rozmawiam z kobietą, czy z politykiem. Albo same się prosiłyście, żeby was ta policja dotykała, czy tam aresztowała, czy zatrzymywała i tak poseł dalej. Poseł Kaleta tak mówi, że jak rozmawiam z kobietą politykiem, tak, to nie wiem, czy rozmawiam z kobietą, na komisji ani z łączności z Polakami za granicą. Powiedziałam coś pani kiedyś? Powiedziałam, że jego seksizm mnie poraża. Ale wie pani, no to jest jakby takie... No w szoku, jak to, że on absolutnie, że to przecież z troski o mnie. A pani kiedyś powiedziała, przypomina mi się teraz, jak rozmawiamy, mówiła pani o seksizmie w Sejmie. Mm-hmm. Czy to jest rzeczywiście tak powszechny, straszny problem? I na czym on polega? Dopóki mnie nie było, to w Sejmie i ja to słyszałam od innych, to ja to ja w to nie wierzyłam. Mm-hmm. Ja pamiętam, jak kiedyś poseł Biedroń o tym mówił, że jak kobieta, posłanka idzie na mównicę, to potrafią gwizdać i to niezależnie od barw partyjnych, a to było jakieś 10 lat temu, tak? Więc teraz tak już nie jest, więc coś się zmienia, myślę, że w dobrą stronę. Jakkolwiek by to strasznie nie brzmiało. Ale tak, taki poziom ten powszechny, tak, seksizm. I na czym to taki, polega tak na co dzień? Na takich właśnie najzwyklejszych uwagach, które dla mężczyzn są przecież normalne, tak? Czyli o, nie wyspałaś się dzisiaj. Oczywiście z troski, tak? Idź się umaluj. albo ja mówię, jak pięknie pachnie kawą, a poseł drugi odpowiada, ja bym powiedział, jak pięknie pachnie kobietą. Ja też pochodzę z bardzo liberalnego środowiska artystycznego, gdzie w ogóle takich rzeczy nie było, też z otwartego bardzo domu. I ja też nie do końca umiem reagować na tego typu rzeczy, bo też nigdy nie musiałam na takie rzeczy reagować, bo zawsze byliśmy traktowani po partnersku, czy w teatrze, czy w innych
można zareagować na coś takiego teraz, po doświadczeniu w Sejmie? Staram się, no najlepiej to znaleźć jakąś ripostę, tak? Czyli no jeżeli ktoś mi mówi, że się nie wyspałam, no to no może niech sam siebie zapyta, czy się wyspał i czy na pewno jest wszystko okej, okay, tak? No, ale to jednak albo po prostu się uśmiechnąć i no i z pobłażaniem, tak? No staram się też zwracać jednak kolegom, z którymi przynajmniej mam kontakt, że to jest seksizm, nie? Czyli jakby zwracam im uwagę, bo rzeczywiście no, musimy je edukować i może oni nie mają tego świadomości, a chcieliby ją mieć, więc jak już raz powiem, że to nie było fajne, to następnym razem może się zastanowią, czy to powiedzieć, tak? No ale rozróżnienie posła Kalety na posła człowieka i kobiety jest jednak, powiedziałabym, interesujące. No ale to niech wyborcy ocenią. Dlaczego głosowała pani przeciwko, jako jedna naprawdę z nielicznych posłanek, przeciw podwyżkom w Sejmie? Czy jest pani samobójczynią, czy nie chce pani więcej zarabiać? Posłowie rzeczywiście zarabiają bardzo mało. W sumie trzeba by podwyższyć te pensje, więc dlaczego była pani na nie? Po pierwsze, ja nie mogłam uwierzyć w to, że akurat w tym momencie, kiedy rzeczywiście bardzo dużo Polaków traci pracę zupełnie nie ze swojej winy, tak? Jest dotkniętych po prostu pandemią, koronawirusem, jakby państwo z góry powiedziało, że ileś tam branż trzeba było zatrzymać na 3 miesiące minimum, to nie wyobrażam sobie w takim momencie podwyższać sobie pensji. Po drugie, w ogóle uważam, że decydowanie sama po prostu o sobie, że ja mam tyle i tyle zarabiać, jest nie na miejscu, jest nie w porządku. Czyli co, podwyżki tak, ale dla przyszłej kadencji? To by było dużo bardziej dla mnie do zastanowienia się i myślę, że byłoby to dużo bardziej fair, że żebyśmy nie decydowali sami o sobie, ale myślę, że podstawową takim moim wewnętrznym sprzeciwem, znaczy ja bardzo w to nie wierzyłam, ja do końca nie wierzyłam, że to naprawdę ten projekt się pojawi w porządku obrad, bo mnie się to wydawało absurdalne, że akurat teraz, tu, w tym miejscu i to jeszcze jak zobaczyłam, jaka to jest kwota, to był dla mnie szok. Ja uważam, że każdy powinien podejmować dorosłe decyzje. Przede mną nikt nie ukrywał, ile będę zarabiać idąc do Sejmu, więc ja ile jakby, to? Przepraszam, 5-600 na rękę? 5-900 na rękę, tak? Plus dieta 2,5 tysiąca, plus darmowe przejazdy po kraju w ramach wykonywania mandatu, plus darmowe przejazdy komunikacją miejską. No nie każdy obywatel Polski ma takie przywileje. Nie użala się pani nad sobą? Co to jest 5-900 w Warszawie, rzekłby pewien lider Lewicy? Ale jeszcze jest 2,5 diety. Poza tym, mówię, ja myślę, że wszystko zależy też od... No mówię, no nikt nie ukrywał. To nie jest tak, że mi powiedziano, że będę zarabiać 15, przyszłam do Sejmu i powiedzieli, ojejku, przepraszamy, ale jednak będzie miała pani 8, a nie 12, a nie 15, 12. I ja jednak wychodzę ze środowiska, gdzie osoby, które też skończyły studia, które się cały czas dokształcają, czasem nie mają nawet średniej krajowej, bo tak wygląda artystyczne środowisko. I też myślę, że trzeba być solidarnym ze środowiskiem, z którego się pochodzi, tak? Ja bym nie umiała spojrzeć w oczy moim przyjaciółkom, aktorkom, które są też bez pracy, bo po prostu rząd zamknął teatry, teraz coś tam otwiera, ale jakby nie pozostawił też decyzji możliwości zarabiania, tak? I nie wiem, i marzą o tym, żeby te 1800 dostać tego postojowego, żeby w ogóle mieć czego zapłacić pokój w Warszawie, tak? Bo chodzą na castingi, więc to jest wszystko pewnie... Oczywiście, że zawsze można zazdrościć tym, którzy zarabiają po 20, a ci, co mają 2, to pewnie zazdroszczą tym, którzy mają 4. To jest zawsze... Ale myślę, że nie można o tym myśleć tak, ile ja zarabiam, ile pani, ile ktoś jeszcze. Trzeba o tym myśleć systemowo, tak? Ale z drugiej strony, razem z Konfederacją zagłosowała pani przeciw podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych w czasie COVID-u. Dlaczego? Nie głosowałam, no to nie było, że razem z Konfederacją, po prostu ja podjęłam taką decyzję. Ja staram się być spójna z tym, co mówiłam w trakcie kampanii wyborczej, ze swoimi jakby poglądami, ze swoimi wartościami i moim gdzieś tam programem w głowie, jaki mam, jak bym chciała, żeby nam się żyło i żeby się nam żyło dobrze w fajnym, demokratycznym, otwartym kraju. Więc czemu nie wyższemu zasiłkowi? Zawsze praca, nigdy rozdawnictwo. Zawsze praca. Zawsze będę stawiać pracę na pierwszym miejscu. Bardzo bym chciała, żeby ułatwiać Polakom powrót do pracy. Jestem całym sercem zawsze za darmowymi żłobkami, przedszkolami, żeby kobiety mogły wracać na rynek pracy. Wszystko, co sprawia, że mobilizujemy kursy. Jeżeli teraz jakieś zawody tracą pracę przez COVID, to zaproponujmy im zamiast tego zasiłku dla bezrobotnych kurs, który może ich przekwalifikuje. Może pewien zawód już nie
będzie się sprawdzać, tak? Jak najbardziej wydam chętnie tę kasę, ale na coś, co pozwoli tym ludziom pracować, a nie powiększać rzesze ludzi, którzy tej pracy nie mają i nie mają motywacji, żeby tak naprawdę zacząć pracować. Czyli co, pani poglądy można, staram się zmieścić do jakiejś szufladki na potrzeby dyskusji, określić jako takie wolnościowe, w sensie liberalne, lewicowe, obyczajowe, ale takie bardzo konserwatywne gospodarczo. Tak naprawdę wolnościowe po prostu. Ja jestem bardzo liberalna światopoglądowo i tak samo jestem liberalna gospodarczo, tak? I chciałabym, żeby nawet państwo już bardzo nie pomagało przedsiębiorcom, ale chociaż nie przeszkadzało, tak, prowadzić firm, żeby były jak największe te ułatwienia, żeby nie było tak, że osoba na etacie tak naprawdę płaci, pracodawca za nią płaci 40% łącznych danin na państwo, tak, czyli jeżeli tam 6 tysięcy brutto kosztuje danego, pracownik kosztuje pracodawcę, a ta osoba ma 3,5 tysiąca na rękę. Proszę zobaczyć, a i tak idziemy zęba leczyć prywatnie. Jeździła pani... Nie wiem, po aresztach, nie, po komendach, po sytuacji z Margot i starała się pani wyciągać ludzi. Opowie pani trochę o tej sytuacji, bo to byli ludzie zgarniani wtedy. Po prostu czasami przypadkowo czytaliśmy o tym, ale niewielu parlamentarzystów to robiło. Wielu parlamentarzystów robiło wtedy konferencje prasowe. Co pani to dało? Po co pani to robiło? Bo tak czuję. Po prostu też tego absolutnie nie planowałam. Wracałam z biura, szłam sobie Nowym Światem i już miałam wracać do domu. Zobaczyłam relacje koleżanki posłanki Urszuli Zielińskiej i że taka sytuacja się wydarzyła właśnie, to zaczęłam oglądać na żywo. No i nie poszłam do domu, tylko poszłam najpierw tam na Solec. Udało się, co się pomóc? Udało się rzeczywiście dzięki właśnie naszemu temu takiemu ochranianiu fizycznemu ciałem. To udało się w sumie około 5 osób, tak, bo policja zmieniała procedurę. Jak myśmy otaczały ciałem, to nagle odstępowała od zatrzymania, tylko prosiła o wylegitymowanie, dawała wniosek do sądu o ukaranie i puszczała tę osobę. Czyli to bycie posłem pomaga, bo ten immunitet tutaj jednak odpycha policjantów. No troszeczkę zostałyśmy poturbowane, najbardziej Magda Felix, ale mimo wszystko okej. Okay. Co to znaczy poturbo? Panią też ktoś poturbował? No ja tam może miałam z jakiegoś 1-2 sieniaki, to tak, to no policja też trzeba coraz bardziej pokazywać tą legitymację, żeby, bo jeżeli jesteśmy w trakcie pełnienia obowiązków, że to jest interwencja poselska, że nie zgadzamy się na takie traktowanie obywateli, no jak po prostu chciałabym pomagać ludziom, więc to tam, dlatego poszłam, bo czułam, że jestem tam potrzebna, że chcę pomóc tym rodzicom, którzy do mnie przez całą noc dzwonili i nie wiedzieli, gdzie są dzieci, dlatego jeździłyśmy po komendach, bo próbowałyśmy ustalić, dostawałyśmy sprzeczne informacje. I na koniec, ta wariatka Yahira, tak mówią niektórzy, bazując, teraz coraz rzadziej ma pani dobrą prasę, bo ja to obserwuję, ale mowa oczywiście o pani Happeninga, które ja osobiście bardzo lubię, co mówiłam publicznie, ale wielu ludzi ich nie lubi. Uważa, że to jest wariactwo, żeby zwłaszcza ktoś, kto jest posłanką, robił takie rzeczy. I często pod pani bardzo popularnymi, naprawdę mającymi olbrzymie zasięgi filmikami w sieci, widzę takie wpisy nawet pani sympatyków, ale teraz jest pani posłanką. Po co pani te happeningi, po co pani to robi, po co się pani naraża na to, żeby mówili, że jest pani wariatką? Ja uważam, że no, ta moja droga też jakby się bardzo zmienia. Też jeżeli się zajrzy na stronę, to widać jakby bardzo dużo dzielę się moimi przemyśleniami takimi na konkretne tematy, tak, że zupełnie na poważnie. Natomiast też muszę pamiętać o tym, skąd się wzięłam, że ta satyra była początkiem mojej drogi satyryczno-politycznej i nie mogę o tym zapominać, bo ludzie też tego oczekują. W każdych czasach, nawet tych najgorszych, potrzebna jest ironia, satyra, dystans do siebie. Bardzo bym chciała, żebyśmy ale tego tak dystansu mieli więcej. Ale tak byłaby pani postrzegana jako poważna posłanka, ktoś taki ułożony? Takich jest 460 osób, czy tam 459. Ale zauważyła pani, bo ja przygotowując się do programu z panią pomyślałam, nie wiem, czy państwo też zauważyli, że budynek Sejmu przypomina cyrk? Że jest okrągły. Że jest okrągły i ma taką, jak stoi cyrk, to z daleka budynek Sejmu jest bardzo podobny, więc może to jest dla satyryka, satyryczki dobre miejsce, tak sobie ironicznie pomyślałam. No ja bym chciała, żeby jednak to było dobre miejsce dla Polek i Polaków i chciałabym, żeby z tego budynku no, nie wychodziły takie potworki, jak wychodzą i takie straszne ustawy też pod kątem legislacyjnym, które na przykład mają podpunkt ZZZK. To jest jeden, czyli alfabet, gdzieś 5 razy już alfabet, tak? Czyli dużo jeszcze do robot. Tak. Oj, tak. Klaudia Yahira, dziękuję bardzo, była państwa dziękuję i moim gościem. Bardzo. Ja się żegnam i widzimy się w piątek. Do zobaczenia.